Zawrzało w Łódzkiej Oświacie, a nauczyciele grożą wyjściem na ulicę, co zresztą zrobili już 19 kwietnia. Zaczęło się od tego, że z nauczycielami spotkała się senator Małgorzata Kopiczko. Efekt? Strajkujący pedagodzy, niezadowoleni z rozmów, wyszli ze spotkania i poszli pod Łódzką Delegaturę Kuratorium Oświaty, gdzie wykrzyczeli swoje żale. Jak do tego doszło? Senator jest byłą nauczycielką i wieloletnią dyrektor Łódzkiej Dwójki. To profesor oświaty i członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Niemal 500 pracowników łódzkich szkół zaapelowało do parlamentarzystki o dialog z rządem w obronie godności i dobrego imienia pracy nauczyciela. Temperatura na spotkaniu w byłej szkole Małgorzaty Kopiczko rosła z minuty na minutę. Za chwilę proszę zobaczyć, że już nie będzie co gasić, bo my naprawdę wyjdziemy na ulicę. Naprawdę. Ludzie są zdeterminowani, mają dość tej propagandy. Nauczyciele przekazali parlamentarzystce, co ich boli. To niskie pensje, ale także zakłamywanie tego, jak oraz ile w rzeczywistości pracują. Czego oczekują od Małgorzaty Kopiczko? Konkretnych działań, pani senator, w naszej sprawie, w naszej bardzo ważnej sprawie. Tym bardziej, że jest ona pracownikiem, jest pracownikiem naszej szkoły. Jesteśmy rozczarowani, zawiedzeni. Ja jestem polonistą, wieloletnim polonistą. 18 godzin przy tablicy plus dwa razy tyle w domu. Proszę mi wierzyć, że tyle godzin, ile poświęcamy na swoją pracę, przynajmniej ja jako polonistka, ja jestem zszokowana tym, że pracuję coraz więcej. Moja rodzina to widzi i stwierdzają wszyscy jednogłośnie, że ja już tylko pracuję. Tylko pracuję. Proszę mi wierzyć. Moje życie toczy się i kręci się wokół szkoły, klasówek, lektur, przygotowywanych materiałów i oczywiście pracuję na swoim komputerze w domu i na swojej drukarce. Chętnie bym pracowała w szkole do 16, żeby zapewniono mi komputer, drukarkę, żebym mogła przygotować wszystkie materiały i nie musiała tego robić w domu. Nauczyciele dali parlamentarzystce paski swoich wypłat. Wielu zabrało głos, dialog był trudny. Choć Kopiczko zadeklarowała, że przekaże ich stanowisko w Warszawie, zastrzegała, że nie jest w rządzie i w rzeczywistości wpływ na negocjacje strajkujących z rządem ma niewielki. Zirytowani nauczyciele wyszli. Senator wie, że ci zarabiają za mało, a prawda o ich pracy często jest zakłamywana. Często są to wynagrodzenia niestety uśredniane i one są podawane w większej wysokości, jakie są naprawdę. Na pewno zgadzam się z tym, że trzeba te wynagrodzenia nauczycieli systematycznie podwyższać. I to jest dokonywane w tym roku 15%. Od 2020 premier proponuje również podwyżki, tylko wprowadzane w sposób systematyczny. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby i wynagrodzenia rosły, i ten zawód miał odpowiedni prestiż. Spotkanie zostało przerwane i wprost z Dwójki tłum nauczycieli poszedł pod Łódzką Delegaturę Kuratorium Oświaty. Nikt do nich nie wyszedł. Jak mówi Jarosław Andrzejewski, nauczyciele się nie poddadzą. Liczyłem, że może pani senator, jako była pani dyrektor, była pani nauczycielka, nas będzie wspierała, a niestety powiedziała na koniec, że się nie będzie przed nami tłumaczyła i ludzie się po prostu oburzyli, wyszliśmy wszyscy z sali. Bo co was najbardziej boli? To, że nas po prostu się ma za głupców, tak? Że za plecami naszymi robi się jakieś porozumienia, jakieś daje się podwyżki śmieszne, które notabene są po to, żeby zwolnić co dziesiątego nauczyciela. To jest chore. My przez to głównie się denerwujemy i strajkujemy, nie poddamy się. Dla ścisłości, senator nie chciała tłumaczyć się za słowa wypowiadających się w mediach członków partii rządzącej dotyczące oświaty. Po burzliwym spotkaniu zapowiedziała, że przekaże stanowisko nauczycieli Ministerstwu Edukacji Narodowej.